Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja nie wiem, czy byśmy się spodziewali tylu osób. Pewnie tak, właściwie pewnie tak. Szczególnie przy tej kolejce przy kasie, to rzeczywiście już można było. Także witam Państwa serdecznie w murach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Powiem na początek, że przede wszystkim wielkie podziękowania kieruję wobec Pani Ireny Kwaśny, że zdecydowała się tę promocję tutaj, w tej sali i w tym gmachu urządzić. To już Pani dodała, ale to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Bardzo serdecznie Państwa wszystkich witam, ale w szczególności powitam Pana Dyrektora z małżonką, jeżeli Państwo pozwolą. I ta książka, ja wiem, że powstawała długo i że pewnie Państwo wszyscy Panią Irenę Kwaśny bardzo dobrze znają, ale ja mimo tego pozwolę sobie tak kilka słów. Wypytałam, co jest dyplomatyczne, także wszystko będzie dyplomatycznie. Mianowicie pewnie Państwo wiedzą, że Pani Irena Kwaśny jest cieszynianką z urodzenia, w związku z tym jest patriotką lokalną, bo jakżeby inaczej, kto się w Cieszynie urodził, a nie jest patriotą, to nie Cieszyniok. Poza tym skończyła liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Także to też jest ważne. To też jest ważne. A potem studiowała i ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematem tej pracy, ja szczerze powiedziawszy do dzisiaj tego nie wiedziałam, co trochę wstydem jest, ale tematem pracy magisterskiej był tryptyk z Ogrodzonej, który dokładnie tutaj za tą ścianą stoi. Także jam tego nie wiedziała, doprawdy. Manierystyczny, późno-renesansowy manierystyczny obraz. Także Państwo wychodząc mogą sobie spojrzeć na ten koniec, trzecia ćwierć. Te, które tutaj są. Także stąd to zainteresowanie renesansem, tak? A od malarstwa do architektury to przecie już droga dosyć krótka, szczególnie jak się studiuje historię sztuki. Także przez długie lata Pani Irena Kwaśny pracowała w pracowniach konserwacji zabytków i potem w delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej. Pewnie część z Państwa się w związku z tym z Panią Ireną też spotkała, kiedy trzeba było jakoś pozwolenia albo nie pozwolenia uzyskiwać, albo nie. Tak, bo to tak musi być przecie, prawda? Także ta książka, która jest owocem wielu, wielu lat pracy, no, da nam pewnie dużo do myślenia. Tak dużo się w tym Cieszynie dzieje ostatnio, że my się cieszymy, my muzealnicy, czy my historycy sztuki cieszymy się, że to wszystko do przodu idzie i że teraz będziemy mieli już, tak jak już Jarek mi tutaj podpowiadał, że będziemy mieli o wiele prostszą sprawę, jeżeli chodzi przynajmniej o rynek, bo będzie można tylko sięgnąć do tej książki i będzie się o danym domu już wiele, bardzo dużo wiedziało. Ale ja powiem, że bardzo dużo, bo jednak nauka, tak jak i wszystkie inne nauka związana z historią architektury też do przodu idzie i historia też do przodu idzie, także strasznie się cieszymy, że tu możemy się spotkać i Panią Irenę o to wszystko wypytać, a pytał będzie Pan Jan Paweł Borowski z działu historii, kartografii, numizmatyki i techniki. To jeszcze szerzej. W każdym razie bardzo dziękuję za takową propozycję od Pani i wszystkiego dobrego. I przede wszystkim to ja na początek już pogratuluję, a potem wszyscy Pani też będą gratulować i oddaję już słowo. Państwo, że się czasem wspomogę karteczką i okularami. Chciałam Państwa zapoznać z moją książką, a właściwie trzecim podejściem do problematyki zabudowy przyrynkowej Cieszyna. Pierwszy raz w latach 70. napisałam artykuł właśnie o zabudowie przyrynkowej w tamtych realiach. W tamtych realiach okazało się, że jedyną przeszkodą, znaczy tą najgłówniejszą, był brak papieru i cała sytuacja po prostu nie zakończyła się dla mnie pomyślnie. Druga, już w latach 2000 postanowiłam znowu wrócić do zabudowy przyrynkowej, trochę poszerzoną o sprawy własnościowe i następne przemyślenia wieloletnie, ale ten artykuł obszerniejszy
brzydko mówiąc, zżarł mi komputer. Nie zrobiłam kopii zapasowej, czy czwarte zniknęło. To mnie bardzo zdenerwowało i zniechęciło do dalszej pracy. Pod namową rodziny i znajomych przystąpiłam po raz trzeci ostatnio. Nie ukrywam, że pełna obaw, co mnie czeka, jaką niespodziankę zastanę. Już wiedziałam, że naprawdę trzeba robić kopie zapasowe i jakoś doszło do finału. To tyle, jeśli chodzi o ciężki poród. Za Cieszynem, jak pani dyrektor wspomniała, zaczęłam się zajmować ponad 40 lat temu, po zakończonym po obronie pracy magisterskiej we Wrocławiu. Znalazłam się za mężem w Krakowie, gdzie podjęłam pracę w pracowniach konserwacji zabytków. To było takie przedsiębiorstwo państwowe, monopolista w tamtych czasach, jedyna firma, która mogła wykonywać prace remontowo-konserwatorskie o bardzo szerokim zakresie działania, więc w firmie tej były i był sektor budowlany, wykonawczy, ale też dość rozbudowany badawczy. Ja pracowałam w pracowni dokumentacji naukowo-historycznej i na zlecenie katowickiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonywałam pierwsze dokumentacje historyczne zabudowy przyrynkowej. Opracowałam wtedy wszystkie po kolei budynki, które były wpisane do rejestru zabytków. Miałam również zlecenie na wykonanie jak gdyby takiego zbiorczego opracowania wschodniej i zachodniej pierzei rynku. Oczywiście duże opracowanie dotyczące ratusza, Mennicy Książęcej i zamku, wykonane na podstawie tego, nie wiem czy państwu znany jest taki rysunek tutaj również w gablotce muzealnej, z widok zamku sprzed jego zniszczenia z 1648 roku, z czasów wojny 30-letniej. I to tyle. Firma była, no miała po prostu takie zapędy również naukowe. Wydawała wiadomości konserwatorskie, znaczy nie krakowski oddział, ale centrala warszawska. I na to właśnie dostałam zamówienie na napisanie tego artykułu zbiorczego. Wykonałam ilustrację, no wszystko, gotowy tekst był przesłany do Warszawy. Brak papieru, cała sprawa zdechła. Niestety materiały, które tam zostały przesłane, już do mnie nie wróciły. Miałam tylko fragmenty swoich notatek. Zapowiadałam jakieś ciekawostki. To pierwsza firma zamówiła przez oddział Państwowego Archiwum w Krakowie, zamówiła tenże plan Czerliniego z 1775 roku w archiwum w Brnie. Po oczywiście jakimś czasie to zamówienie zostało zrealizowane, zostało skopiowane. Do dziś mam dokumentację z tych badań. Dlaczego to jest takie istotne? To jest pierwszy plan Cieszyna, który ma wszystkie domy wielkomieszczańskie ponumerowane. Widzicie państwo, może to nie widać tak dokładnie, ale numeracja swoją drogą, ale w zestawie opisie do tego planu podsumowane zostały ilość budynków murowanych w całości, w połowie halbgebaut, drewniane, z przodu drewniane, z tyłu murowane, jednopiętrowe, parterowe, a także miejsca niezabudowane, tak zwane pustki budowlane. To jest przeciekawy
materiał, który wykorzystuję właśnie też w tym moim opracowaniu. A dlaczego o tym wspominam? W tej chwili od lat plan ten uważany jest za zaginiony. Ja naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. W archiwum oddałam wszystkie dokumenty, co się potem stało w tym jednak bałaganie lat 70. Nie wiemy. Mam nadzieję, że kiedyś ten plan zostanie odnaleziony i będzie można z niego korzystać, bo w tamtych czasach nie było specjalnie dobrej fotografii kolorowej. On jest kolorowany. Od frontu części budynków murowane, zaznaczone były kolorem czerwonym, żółte, drewniane. Niestety moja kopia wyblakła i mogę się tylko domyślać, w którym miejscu była murowana, a w którym drewniana. Pozwolicie Państwo, że ja sobie teraz przypomnę. I zamykamy okres pracowni konserwacji zabytków. Miałam ochotę, jak to pani dyrektor powiedziała, rodowita cieszynianka z dziada pradziada. Miałam ochotę jak najbliżej znaleźć się domu Cieszyna. Nadarzała się okazja, ponieważ po podziale administracyjnym nowym w Bielsku Białej powstał Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie zostałam zatrudniona. Od 1980 roku zostałam oddelegowana na nowo powołane stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków i na tym stanowisku byłam do 1988 roku, czyli znowu miałam okazję, żeby z bliska, od środka, od piwnicy po strych oglądać budynki, nawet te, których jeszcze nie znałam, bo wiadomo, że w urzędzie ciągle jakieś nowe wyzwania są. Te właśnie możliwość oglądania budynków od piwnic, zwłaszcza piwnica przyziemia, spowodowały to, że mam trochę inne spojrzenie na rozwój przestrzenny miasta. Oczywiście propozycja, jaką tutaj zawarła w pierwszej części książki, może być dyskutowana. Jestem na to bardzo otwarta. Polecam analizę również terenową. Niestety mamy mało materiałów planistycznych. Miasto jest ciągle słabo zinwentaryzowane, tylko w fragmentach. I to te fragmenty, które byłyby do badań interesujące, to nie mają inwentaryzacji. Ale nie będę narzekała. Jest dobrze. Drugi raz żarło mi, to już nie będę się powtarzała, ale 15 lat temu rozpoczęły się prace remontowe w kamienicy Konczakowskich. Uczestniczyłam tam nieco, oglądając te wyniki badań stratygraficznych, bo zostały tam znalezione polichromie barokowe. Były również znalezione pewne elementy kamieniarskie, na przykład portal kamienny XVI-XVII wieczny, zastosowany wtórnie jako schody na strych. Nie? No i tak różne inne takie niespodzianki, ale właśnie pisanie o kamienicy Konczakowskich znowu mnie podkusiło, żeby poszerzyć i zacząć zbierać, wyciągać materiały, bo zebrane były, wyciągać i na nowo pisać książkę. To opracowanie, które Państwu prezentuję, składa się z dwóch części. Pierwsza to jest ta ogólna, jak ja widzę, rozwój miasta od średniowiecza do podziału miasta, do początku XX wieku. Na tle, ten rozwój miasta na tle historii, wszystkich wydarzeń historycznych, wojen, zmiany państwowości i tak dalej. Natomiast obszerniejsza jest druga część, która składa się z
biogramów, z metryczek każdego budynku, który znajduje się w rynku, w tym również ratusza. Jeśli mogę tego pstryczka. Moment. W tej pierwszej części również, żeby moim zadaniem, znaczy zamierzeniem było napisanie książki, która ma podstawy naukowe, ale ma być czytelna niekoniecznie dla specjalisty historyka architektury. Każdy, kto jest zainteresowany w ogóle Cieszynem, a widać to choćby na stronie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ile ludzi wchodzi i uczestniczy w zgadywankach, które pani dyrektor serwuje często. Chciałam, żeby ta wiedza poszerzona została także o architekturę historyczną, która nieraz jest zasłonięta nowszą fasadą, a w środku ona jest. I dlatego tutaj też takie schematy, posługując się średniowiecznym przykładem domu przedprożowego, no jak on wygląda. Wygląda tak, jak schemat domu renesansowego, jak się rozwiło. Można? Następny. O. I mamy jak wyglądają przyziemia, partery, pierwsze piętra w rozwinięciu. No i teraz już przystąpimy do części drugiej. Wybrałam budynek numer 18 i to nie dlatego, że jednym ze sponsorów tego opracowania jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, za co panu prezesowi bardzo dziękuję, ale wybrałam ten budynek dlatego, że ma ciekawą historię. Był budynkiem mieszczańskim, potem książęcym, jezuickim, szlacheckim i znowu mieszczańskim. A z czasu, kiedy był siedzibą rodu Saint-Genoa, na początku XIX wieku został zaopatrzony w polichromię, które znajdują się w jednym, znaczy po badaniach stratygraficznych w latach 80. polichromie wyszły na całym pierwszym piętrze. Natomiast jedynie w jednym pomieszczeniu frontowym jest procent tych zachowanych polichromii był tak duży, że zdecydowaliśmy się na zakonserwowanie i pokazanie tego całego wnętrza. Wszystkie cztery ściany są pokryte polichromiami i polichromie te ja autorstwo i stylistykę przypisuję i wiążę z salą egipską i rzymską Pałacu Larisów. To jest ta sama ręka, powtarzające się motywy. Można dalej? Następne zdjęciuszko. No to mamy ścianę od strony ulicy Szersznika. Jeszcze, o i tutaj są właśnie motywy, które występują w tamtej polichromii, te drewniane mostki, a także tutaj wodospady, tutaj mamy właśnie taki, jeszcze dalej. O i takie mosty, tutaj jest ten most, na rynku również ten sam motyw występuje. Niestety nigdy od lat 80. powstało kilka opracowań o malarstwie śląskim, o sztuce śląskiej w ogóle. W żadnym z tych opracowań nie ma słowa o właśnie tych polichromiach. Po prostu nie istnieją, także moim celem było również wyprowadzenie poza naszą lokalną społeczność, bo te polichromie kiedyś zostały skatalogowane i są w każdym opracowaniu, natomiast prawie identyczne już nie. Pozwólcie Państwo, że ja zobaczę, co ja tutaj jeszcze mam. Ale A,
Książkę, którą Państwu przedstawiam, jest moim prywatnym projektem, sponsorowanym, jak już wspomniałam, przez Stowarzyszenie OLSA, Bank Spółdzielczy w Cieszynie oraz Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena. Pani Beacie Kamińskiej i zespołowi całemu chciałam serdecznie podziękować za tak staranne wydanie, bo no, chyba nie ma wątpliwości, że książka jest ładna i bardzo pięknie, z dużym wyczuciem zaprojektowana. I myślę, że to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Teraz pan magister będzie zadawał mi. A teraz niewygodne pytania. Szanowni Państwo, Pani Ireno, to spokojnie, ja sobie chwilę jeszcze pomówię, tam zanim będą pytania. Postaram się Państwa nie torturować, bo widzę, że większość z Państwa ma już książkę kupioną. Pewnie ci z Państwa, którzy jeszcze jej nie macie, za chwilę to nadrobicie, a moja opowieść miała być taką zachętą do kupna właśnie. Nadmienię jeszcze tylko, że tak, jest to dosyć szalony projekt, ponieważ Pani Irena, co sprawia mi wielką przyjemność i radość, zaproponowała mi, żebym tu z Państwem dzisiaj przebywał i rozmawiał w poniedziałek, więc przeczytałem tą książkę w dzień. Zatem jeżeli mam jakieś luki, proszę o wyrozumiałość, luki pamięciowe. Szanowni Państwo, zacznę może od tego, od formy, bo forma robi wrażenie. To bardzo trywialne stwierdzenie, prawda? Ta książka jest piękna, ale tak rzeczywiście jest, drodzy Państwo. I na naszym lokalnym rynku wydawniczym, całkiem prężnym, mam na myśli Cieszyn, ale też inne miejscowości Śląska Cieszyńskiego, gdzie ukazuje się sporo chociażby monografii miejscowości, innych książek historycznych, ta książka się wyróżnia. Dawno takiej nie było pod względem szaty graficznej. Drodzy Państwo, ostatnią na tak dobrym poziomie książką, proszę o wybaczenie pozostałych autorów, ostatnią na tak dobrym poziomie książką była monografia Rotundy wypuszczona przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego. I jak brałem do ręki książkę Pani Ireny, to sobie wyobrażałem, co musiała Pani jako autorka czuć, kiedy po raz pierwszy ją zobaczyła, właśnie wzięła to swoje dzieło, swoje dziecko do ręki i znając treść, znając swoje dzieło od strony merytorycznej, musiała Pani poczuć ogromny zachwyt właśnie zewnętrznością tej książki. I ja mam takie wrażenie, troszkę bardzo lubię wydawnictwo Taszyn, z pewnością Państwu bardzo dobrze znane, z pięknych wydań albumów. Mam takie wrażenie, że można to troszkę porównać. Jest teraz taka moda, taki zwyczaj, żeby wysmakowany wnętrza położyć sobie album Taszyna na stoliczku, na konsoli, prawda, żeby zaimponować gościom, ale też zachęcić ich do zapoznania się z treścią, która jest nam bliska. Także myślę, że z pełnym przekonaniem mogę Państwu polecić, że książkę Pani Ireny też będziemy mogli położyć na stoliczku kawowym, prawda, żeby zaimponować naszym gościom. Koniecznie, żeby przeczytać, właśnie, żeby zachęcić do przeczytania, ale zachęcić też tą formą. Oczywiście okładka nic ma nam nie mówić o książce, prawda? Nie po okładce mamy sądzić, nie po szacie, ale to tutaj jest bardzo kompatybilne, drodzy Państwo. I bardzo mi to imponuje, szczególnie, że wiele z ilustracji, wiele z planów, które znalazły się tutaj w książce, znam, bo się nimi opiekuję w dziale historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wiem, jaki ich stan jest na co dzień, a to, co dokonał zespół Pani Ireny, wydobywając ich piękno, szczegóły, wyostrzając, czyszcząc w wersji cyfrowej, robi ogromne wrażenie. To tak jakbym na nowo z tymi źródłami historycznymi, bo to nie są zwykłe ilustracje, drodzy Państwo, to wszystko są źródła, tak naprawdę. Integralna część tekstu, nie jakiś zapychacz, prawda? To robi ogromne wrażenie i sprawia przyjemność ponownego obcowania z materiałem, z którym
mogę powiedzieć, mam do czynienia na co dzień i to też bardzo imponuje, także sądzę, że należy tutaj pogratulować również pani Lenie doboru współpracowników, to też jest umiejętność, prawda? Książka jest po prostu wydana pięknie i to jest moje wrażenie, myślę, że państwo je podzielacie, ale to jest najłatwiejsze, prawda? Kiedy ma się tak mało czasu, żeby zapoznać się z książką, to najłatwiej się zapoznać z Miszatą, prawda? Ilustracjami, przejrzałem wszystkie. Natomiast, drodzy państwo, moje takie, pani Irena o tym już powiedziała, ale kiedy przeczytałem książkę, to właśnie pojawił się w głowie ten podział na te dwie integralne, ale jednocześnie niezależne części. Czyli na początku pani Irena daje nam taki bardzo erudycyjny esej na temat dziejów, no właściwie całego Cieszyna, ale tych dziejów urbanistycznych, architektonicznych, rozwoju Cieszyna. To jest bardzo potrzebne, to jest bardzo sprawnie poprowadzone, ale jest potrzebne, bo uzbraja nas w wiedzę, w pewne narzędzia, które pozwolą nam później, kiedy przejdziemy do tej być może ważniejszej części książki, czyli do katalogu przedstawiającego poszczególne kamienice, poszczególne budowle przyrynkowe, uzbroi nas w wiedzę, żebyśmy nie byli zaskoczeni, prawda? Dlaczego jakieś procesy się pojawiają, dlaczego jakieś przemiany, skąd jakieś katastrofy, które generują kolejne przebudowy. To wszystko jest w tym pierwszym, tak jak powiedziałem, bardzo redukcyjnym, zbudowanym na kanwie tych trudnych, ale jakże ciekawych dziejów naszego ukochanego Cieszyna. Część katalogowa z kolei, drodzy państwo, to jest troszkę, to są takie klocki Lego, troszkę takie puzzle. Możemy sobie je wyciągać z osobna każde. I każdy ten wpis katalogowy, każda kamienica jest osobną historią. Osobną historią, którą można rozszerzyć. Zachęcam do tego innych badaczy, bo to będzie świetny punkt wyjścia. Szczególnie, że baza źródłowa jest bardzo imponująca. To jest siła tej książki, drodzy państwo, że każda kamienica, no, pani Reno, pani przeprowadziła z dużym pietyzmem i z dużą pieczołowitością tą codzienną pracę klasycznego historyka. Jest pani historykiem sztuki, prawda? A pracowała tutaj pani jako rasowy historyk, archiwista. I to jest szczególnie cenne, ja to bardzo doceniam, bo wiem z własnych, skromnych działań, jak bardzo jest to proces zajmujący, ale też bardzo to doceniam, drodzy państwo. Zatem pani Lena korzystała z licznych archiwów, między innymi w Opawie, ale też w naszym Archiwum Cieszyńskim, Książnicy Cieszyńskiej w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w naszych zbiorach, przede wszystkim wyróżnić spuścizny Wiktora Gargera. Ale drodzy państwo, tam każda kamienica ma zapisaną swoją historię w archiwach, jeżeli jesteśmy bardziej zainteresowani, jeżeli jesteśmy miłośnikami historii Cieszyna, ale jeżeli jesteśmy też badaczami, którzy jeszcze nie do końca są zorientowani w danym materiale archiwalnym, bo dopiero nas zainteresowała na przykład historia ratusza cieszyńskiego, to tam w tym katalogu mamy już gotową robotę. Możemy tylko iść po śladach pani Ireny i poszerzać interesujące nas zagadnienie. To chciałbym wyróżnić, to chciałbym zauważyć. Czyli jest to książka naukowa, wbrew temu, co na początku powiedziała pani Irena, jest to książka bardzo naukowa, ale jednocześnie jest to książka popularno-naukowa. Ona się broni w tych dwóch kategoriach. Wiem, że to jak godzić wodę z ogniem, ale pani Irenie się to udało, to nie jest tutaj zwykłe podpisywanie się, drodzy państwo, bo ja tę książkę rzeczywiście przeczytałem bardzo szybko, czyta się ją bardzo dobrze i coś z niej jednak zapamiętałem, coś z niej jednak wiem. Ta książka jest napisana językiem przystępnym, ale jednocześnie ta solidna baza źródłowa czyni ją bardzo dobrą książką naukową. I teraz tak, drodzy państwo, obok tych klasycznych archiwaliów źródeł, bo pani Irena na przykład w tej części katalogowej nie tylko odkrywa przed nami te zmieniające się wątki architektoniczne, prawda? Czyli w budynku, który wygląda tak, jak wygląda dzisiaj, czyli dla przeciętnego odbiorcy jest to budynek historyczny, ale nie do końca potrafimy określić jego styl, którym został wybudowany. Intuicyjnie czujemy, że tam dużo się działo, że jest wiele nawarstwień, wiele zmian spowodowanych pewnie pożarami, działaniami wojennymi, ale też unowocześnianiem, przebudową, ale jesteśmy w tym pokoju.
skupienia. Pani Irena zaczyna odsłaniać przed nami te wszystkie wątki od zarania, od średniowiecza. To znaczy wieloletnie Pani badania uzbroiły Panią w aparat, że Pani to już widzi. To jest coś, co ja bardzo zazdroszczę zarówno archeologom, jak i historykom sztuki. Nie mam tego warsztatu, a sprawia mi to wielką przyjemność słuchać o tym, czy czytać. Czyli w budynku, który jest dla mnie po prostu budynkiem historycznym, Pani Irena widzi cechy budynku średniowiecznego, choć to zupełnie na powierzchni już nie jest widoczne, ale jest widoczne pod powierzchnią ziemi. Pani Irena to zbadała. Swoją drogą jestem ciekaw, jak Pani tego dokonała, że przekonała Pani właścicieli budynków do takiego myszkowania z piwnicy Postryk, bo mam wrażenie, że zna Pani każdy ten budynek jak własny dom. Bardzo dobrze. Bo to naprawdę wyziera z treści tej książki. Każda kamienica została dogłębnie poznana przez Panią Irenę. Mogę coś dopowiedzieć? Tak. Nie było domofonów. A, nie było domofonów, tak. To dużo tłumaczył. Zatem, drodzy Państwo, Pani Irena zaczyna przed nami odsłaniać to, co wydaje się nieczytelne. Prowadzi nas tutaj niemal za rękę, ale to bardzo cenne. Czyli widzimy te średniowieczne początki wszystkich domostw przyrynkowych. Potem widzimy ślady domów renesansowych, które są do dzisiaj widoczne także na powierzchni. Niektóre domy mają sporo tych śladów domów renesansowych. Ja kocham tą epokę, więc sprawia mi to wyjątkową przyjemność, że takie domy w Cieszynie właśnie się zachowały. I potem, aż do czasów współczesnych, prowadzi tą narrację. Odkrywa przed nami przyczyny zmian, przebudów, pokazuje konkretne plany architektoniczne, te zrealizowane i niezrealizowane. Co więcej, drodzy Państwo, nie pozostaje przy tym. Przecież historyk sztuki mógłby pozostać właśnie na tej skomplikowanej analizie zmian i odkrywaniu tych tajemnic architektonicznych przed zwykłym czytelnikiem, takim jak ja, ale Pani Irena, mówiąc kolokwialnie, robi tą solidną robotę historyka, czyli zaczyna odtwarzać właścicieli poszczególnych od zarania, odkąd da się w źródłach znaleźć pierwszego właściciela danej kamienicy. Pani Irena to robi aż po niemal współczesność. To jest ta robota, którą doceniam ja jako historyk i którą Państwo z pewnością też docenicie, jak przeczytacie. To robi ogromne wrażenie. Zatem mamy prześledzone te wszystkie zmiany właścicieli, mamy prześledzone zmiany i przyczyny, podane przyczyny zmian w architekturze tych budynków. Więc to jest to bogactwo tej książki, katalog. I sądzę, drodzy Państwo, że te prace archeologiczne, które teraz na rynku się zakończyły, a które potrzebują czasu, żeby wyniki badań archeologicznych zostały prawidłowo zinterpretowane i które, mam nadzieję, będą wykorzystywane przez historyków, że minął już ten czas, że my, historycy, pomijamy dorobek archeologów, ale pomijamy też dorobek historyków sztuki, bo jesteśmy najważniejsi, bazujemy na źródłach historycznych i na naszych domysłach. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że jestem przekonany, że książka Pani Ireny świetnie wpisuje się w ten czas nowej dyskusji na temat początków Cieszyna i jego rozwoju. To będzie punktem odniesienia dla historyków, tych klasycznych historyków, bardzo ważnym punktem odniesienia. I już po prostu nie będzie można pominąć Pani Ireny, a szczególnie jeśli będziemy szukać odpowiedzi na temat początków rynku, czy też rynków w Cieszynie, bo teorii jest tutaj więcej. Bardzo cenne będą Pani spostrzeżenia, Pani badania dotyczące właśnie tej najstarszej tkanki budowlanej miejskiej, czyli piwnic cieszyńskich. I to też jest, drodzy Państwo, bardzo cenne, bo ten materiał ilustracyjny zabiera nas w podróż Pani Irena na podwórza tych kamienic cieszyńskich, do piwnic właśnie, na strychy. To są często miejsca, które my albo pomijamy, bo ich nie zauważamy, albo nie mamy do nich na co dzień dostępu. I to jest też za co należy wyrazić Pani wdzięczność, bo to jest niezwykła, no, w pewnym sensie też przygoda. Można tą książkę traktować jako taką przygodę po naszym rynku cieszyńskim. Ja myślę, że w ten sposób też będę jeszcze wracał do tej książki, nie tylko tak na sucho, w sensie badawczym, ale w
wbrew temu, jak mogę być czasem postrzegany, nie mam w sobie zbyt wielkiej śmiałości, więc dla mnie zajście, znalezienie domofonu i zadzwonienie, poproszenie o wpuszczenie do piwnicy, nawet podpierając się autorytetem Muzeum Śląska Cieszyńskiego, byłoby bardzo trudne, a tutaj pani Irena zabiera mnie w to miejsce. Nie dość, że mi tłumaczy, że ten portal, który prowadzi do piwnicy, jest renesansowy, a to sklepienie jest gotyckie, a te kamienie zostały tutaj dołożone po pożarze, bo widać jakieś warstwy pożaru, a tutaj widać właśnie ślady polichromii. To jest, drodzy Państwo, to, czego my wszyscy potrzebujemy, właśnie to prowadzenie za rękę, bo my tego na co dzień nie widzimy. Za to bardzo Pani Ireno, Pani dziękuję tutaj. To jest to, co bardzo mi się w tej książce podoba. Ale jednocześnie autorytet naukowy tej książki jest niepodważalny. To, że ona jest tak przyjazna dla nas, jako dla zwykłych czytelników, jest tutaj wielką zasługą Pani Ireny. Nie Państwo, ja sobie tutaj przygotowałem wiele kwestii, które chciałbym poruszyć, ale sądzę, że też nie o to chodzi, żebym tutaj bardzo zagadywał, a jeszcze bardzo chciałem porozmawiać z Panią Ireną. Mam kilka przemyśleń. Zakończę może tą pierwszą część mojej opowieści, że każdy z nas, drodzy Państwo, po przeczytaniu tej książki będzie miał jakieś wyjątkowe zaskoczenia, tak myślę. No ja miałem kilka zaskoczeń, jeśli chodzi o właśnie materiał źródłowy, bo to nie jest też tak, że szczególnie człowiek w moim wieku początkujący w branży historycznej będzie od razu wszystko wiedział. Te zaskoczenia były bardzo, bardzo miłe. Ale wyjątkowo ucieszyłem się, kiedy dzięki Pani Renie zrozumiałem, że wieża ratuszowa tutaj w Cieszynie, a mamy dostępną wystawę o rynku i o ratuszu, drodzy Państwo, mojego autorstwa, więc jest troszkę za późno, ale dzięki Pani Renie zrozumiałem, że ta wieża tego ratusza prawdopodobnie do 1800 roku, czyli do momentu, kiedy ratusz odbudowywał się z Leopold Szerszyn z Ignacym Szamprezem, znajdowała się od, jak gdyby od tyłu, od podwórza ratusza. Nie była wprost widoczna w całej swojej okazałości dla obserwatora stojącego na rynku. No to dla mnie było odkrycie na miarę dzieł Mikołaja Kopernika. Ale naprawdę, drodzy Państwo, wielkie zaskoczenie. Zacząłem szybko przeglądać te wszystkie ryciny, do których Pani Lena się odwołuje. No i to jest właśnie ten brak warsztatowy, prawda? Pewien brak spostrzegawczości ze strony, powiedzmy, klasycznego historyka. Więc to była wielka radość. A druga radość, która nawiązuje właśnie do, w pewnym sensie, do tytułu bardzo tajemniczego. Pani Lena o tym chyba będzie musiała powiedzieć na początku. Pani Lena widzi pewne analogie i ja się pod tym podpisuję, naszego ratusza, jego początków w ratuszach włoskich, szczególnie tym nie takim niezbyt typowym ratuszu, bo bardziej pałacu, ale pałacu władz miejskich w Como, w północnych Włoszech, w 15-wiecznym budynku. Także to jest niezwykłe, drodzy Państwo, że mamy tutaj nasze Włochy w Cieszynie. To bardzo cieszy ten tytuł. Jak przeczytacie, drodzy Państwo, tą książkę, nie bierze się z niczego, nie jest, mówiąc językiem współczesnym, clickbaitowy, on jest tam solidnie podbudowany. No bo mamy na przestrzeni dziejów licznych mieszkańców Włoch, którzy przybywają tutaj, osiedlają się, są przede wszystkim kupcami, są też kominiarzami, na przykład pierwsi kominiarze cieszyńscy to Włosi, ale ja właśnie pozwolę sobie zadać to pierwsze pytanie, Pani Reno. Skąd ci Włosi w Cieszynie? Bo to w trakcie Pani wywodu tutaj jednak nie padło, a myślę, że wszyscy czekamy jak na szpilkę. Oczywiście proszę nie zdradzać całej tajemnicy, bo myślę, że to jest kanwa tej książki, też możemy ją odczytywać w ten sposób. Także proszę nam powiedzieć, skąd ci Włosi w Cieszynie? Włosi, znaczy mam dwa problemy, jeśli chodzi o Włosi. Włosi i tytuł. O tytule to może później powiem. Natomiast skąd Włosi? Renesans, domy podziemne. Wszyscy Państwo, którzy lubicie Włochy, zwłaszcza północne Toskanie, rejony Bolonii, wiecie, jak
wyglądają ciągi zabudowy podziemiowej. Są typowym krajobrazem włoskim. Włosi od XV wieku migrowali z północnych Włoch nad jeziora Como. To były całe warsztaty, tak zwane strzechy budowlane, które składały się oczywiście z murarza, jakiegoś tam majstra, cieśli, kamieniarza, może sztukatora. Różne te warsztaty różnej wielkości były. One z nad jeziora Como przez Austrię, znaczy Innsbruck do Linzu, potem rozpierzchali się po Austrii, Czechach, Śląsku, no i my też jako fragment Śląska. Także ta trasa, która prowadziła do Krakowa, przecież przez Cieszyn również, do Krakowa również wędrowali Bernardo Beresz, prawda? Budowniczy kaplicy zygmuntowskiej. To są wszystko włoskie importy. Także powszechność architektury włoskiej w wykonaniu Włochów autentycznych jest niewątpliwa. Zresztą w literaturze od lat ta grupa zwana jest Komaskami. Ludzie z nad jeziora Komaskowie. Nie mamy źródeł, które by stwierdziły stricte o ten Giovanni z Como wybudował to czy tamto. Ale generalnie przeczytałam w którymś artykule krakowskim, że w okolicach właśnie Como i w tych innych miejscowościach jest bardzo dużo materiału archiwalnego, który zawiera listy pisane przez notariuszy do rodzin. Czy to powiedzmy z załącznikiem finansowym, czy też tylko opis, co robią. To są, wszystko jest do odkrycia. Być może jakiś w którymś liście znajdzie się Włoch w Cieszynie. Włoch działający w Cieszynie. Bo oni albo byli pracownikami sezonowymi, coś wybudowali, szli dalej. Zresztą tradycja rzemieślników, nie tylko budowlanych, ale wszelkich rzemiosła od średniowiecza, to było szukanie doświadczeń po całej Europie, prawda? Musieli się wykazywać, robiąc papiery czy radnicze, czy mistrzowskie, to właśnie doświadczenie z innych miejsc było istotne. Znamy tylko jednego architekta, który w Cieszynie działał w połowie XVII wieku. To był architekt Quadrio. Wybudował dom na głębokiej, na rogu obecnie Głęboka Olszaka. To był dom ówczesnego burmistrza Heymana. Fragmenty portalu znajdują się tutaj w lapidarium muzealnym, właśnie z tego budynku. Wiemy również, że jakiś włoski architekt działał w Ostrawie, polskiej Ostrawie, ale nieznany jest mi z nazwiska. Natomiast koniec XVII wieku to jest eksodus w naszym kierunku kupców włoskich. Też północno-włoski, którzy głównie handlowali winem. Wiele z tych kupców działało albo w Opawie, albo w Cieszynie. Żylina też wchodziła, ale Cieszyn musiał być miejscem też atrakcyjnym, nie tylko ze względu na to, że w rynku mieszkały zamożne wdowy. Łatwo je, znaczy niełatwo, nie powiem, że były łatwe do zdobycia. Faktem jest, że Włosi mieli wzięcie i te właśnie panie wdowy cieszyńskie, przyrynkowe, chętnie serce oddawały Włochom. I nie tylko, bo niektórzy właśnie zabrali też majątek, no ale to w
każdej nacji tak może być. W pierwszej połowie XVIII wieku w zachodniej Pierze, czyli tej obecnej podcieniowej, z zachowanymi podcieniami, co trzeci dom był własnością Włochów. Także to świadczy, no, w innych częściach rynku również i w całym mieście ta nacja była obecna. Nie wiem, to jest już do badań historycznych, kiedy oni zaniknęli, bo taki najbardziej znany i majętny, najdłużej mieszczanin, który stał się właścicielem ziemskim, był Jakub Contesso. Zakupił, prócz kamienic w rynku cieszyńskim, zakupił majątek ziemski po drugiej stronie Olzy, który do dziś od jego nazwiska nazywany jest Konteszyńcem. Także jakieś ślady Włochów nam pozostały. Potem jest następna migracja już w okresie I wojny światowej. A i jeszcze dlaczego taki tytuł, bo to już muszę tutaj rodzinnie zahaczyć, bo syn i synowa pytali mnie, no, czy piszesz, jak to się będzie nazywało to opracowanie, więc dumnie stwierdziłam, zabudowa przyrynkowa w Cieszynie. I liczysz na sukces? Także autorstwo i tytuł został wymyślony przez rodzinę, za co dziękuję, bo myślę, że to jest duża część atrakcyjności tej książki. Mili Państwo, pytania zostały przygotowane przeze mnie, co świadczy na moją korzyść, że książkę przeczytałem. Natomiast nie były konsultowane z Panią Ireną w tym sensie, że Pani Irena odpowiada teraz niemal ad hoc na te pytania. Zauważmy, drodzy Państwo, tą wiedzę tutaj nam przekazywaną i cieszmy się tym. Chciałem to również podkreślić. Ja, Pani Ireno, bardzo się cieszę z tego fragmentu, wcale licznego, poświęconego fontannie, no bo omawia Pani zabudowę przyrynkową, ale nieodłącznym elementem wpierw był nim zbiornik prawdopodobnie drewniany, pokryty miedzią, a później już klasyczna kamienna fontanna. Jest tym nieodłącznym elementem płyty rynku, jeśli mogę tak się wyrazić. I Pani bardzo, bardzo dokładnie, tak jak już mówiłem, śledzi i notuje te losy cieszyńskiej fontanny. Więc ja tak trochę przewrotnie, nawiązując do tytułu, jeszcze chciałem zapytać, bo mnie to fascynuje, skąd ten Neptun cieszyński na rynku, jako figura fontanny, czy też jest jakimś Włochem straconym, zagubionym tutaj. Po drodze Państwo, pierwszą figurą fontanny cieszyńskiej nie był Rybu Święty Florian, tylko właśnie figura posąg Neptuna. I mamy tą głowę dzisiaj w zbiorach naszego muzeum. To jest bardzo radosna część naszej pracy, że możemy obcować z takimi zabytkami. Ja się już troszkę zastanawiałem, skąd ten Neptun, ale myślę, że Pani Irena odpowie dogłębnie na ten temat. Bardzo chciałbym na to usłyszeć Pani odpowiedź. Bardzo, bardzo proszę. Przyznam, że Pan mnie tutaj wpędził w kozi róg, co znaczy niekoniecznie. Neptun, można to wiązać jak najbardziej z renesansem. Odniesienia do sztuki antycznej, no bo motyw Neptuna bezpośrednio z mitologii i ze sztuki antycznej pochodzi. Niewiele o tym wiemy, poza głową na XVIII-wiecznych obraz grafikach cieszyńskich, rysunkach. Ten Neptun jest bardzo schematycznie zaznaczony, można uznać, że na pewno był w takiej stylistyce typowej dla tego typu przedstawienia, czyli typowej mam na myśli gdańskiego Neptuna na przykład, prawda? Bo zawsze to ten trójząb
jakaś taka pozycja waleczna. I na tej bardzo schematycznej, niewielkim w skali rysunku Neptuna też można powiedzieć, że ten nasz Neptun nie był posągiem statycznym, że to był właśnie takie tradycyjne ujęcie ikonograficzne. Nie wiemy nic więcej, żadnych źródeł nie... Być może zamówienie było władz miejskich w kierunku Włochów, ale przez Cieszyn również przechodzili artyści z głębi kraju, z Polski. Na przykład malarz lubiński, który w 1670 roku wykonał malarską dekorację frontonu ratusza. Był, na pewno nie był Włochem, skoro takie nazwisko, więc mamy tutaj ciągle jeszcze do czynienia z tą tradycją przechodzenia, szukania pracy w różnych miejscach, zaznaczania swojej obecności w różnych punktach Europy. Mam nadzieję, że kiedyś czegoś więcej dowiemy się o tym Neptunie. Szukajcie, a znajdziecie, nie? Co prawda w rynku już nie znajdziemy, nie? Tak jak mówił Pan o Placu Solnym we Wrocławiu, gdzie zostały znalezione właśnie fragmenty z dawnej renesansowej studni z tą postacią. Ale być może jakieś inne źródła. Także wszystko przed nami. Zachęcam do badań. To bardzo radosne, drodzy Państwo, bo nasz cieszyński Neptun jest starszy od tego wrocławskiego. Czyli mieliśmy tutaj starszego Neptuna niż w stolicy. Wcześniejszą kamienną fontannę na rynku niż w stolicy ówczesnej całego Śląska. Natomiast ja sobie przygotowałem dużo pytań, ale nie chciałbym tutaj mocno eksploatować Pani Ireny, bo to jest dzisiaj jej święto, jej dzień, ale pozwólcie Państwo, że zadam jeszcze dwa bardzo intrygujące mnie pytania, czyli potem będzie Państwa czas, będziecie mogli Państwo zadawać własne pytania, a ja korzystam z tej chwili, raduję się nią i zadaję te pytania, które mnie tutaj bardzo nurtują, a do których w pewnym sensie Pani Irena odnosi się w książce i myślę, że warto je poszerzyć albo przedstawić Państwu już teraz. Zatem, mili Państwo i Pani Reno, w kamienicy numer 9, tą z figurą Merkurego, jest taka bardzo intrygująca, ale pomijmy tą figurę Merkurego, nad nią mamy kartusz, drodzy Państwo. I w tym kartuszu pojawia się herb Rogala. Tym herbem pieczętowała się w księstwie cieszyńskim rodzina Trzanerów z Krzyczyna. To jest bardzo intrygujące, bo wcześniej tego herbu tam nie widać, on się pojawia w pewnym momencie i mam nadzieję, że Pani Irena coś więcej na ten temat mi powie, bo ja się zastanawiam, czy to prawda, drodzy Państwo, i czy to jest właściwe. I nie wiem, czy właściwe jest zadanie takiego pytania. Mam nadzieję, że tutaj nie odkrywam jakiejś bardzo dużej tajemnicy. Pani Ireno, proszę zaspokoić moją ciekawość. Tajemnicę znam, ponieważ pan profesor Wacław Gojniczek najlepiej sprawę wyjaśni, jeśli chodzi o ten herb. Jest nieomal współczesny, prawda? Tak. No tyle. Dobrze, czyli bardzo dziękuję Pani Ireno. To jest dobra odpowiedź, bo prawie mnie do zadania większej ilości pytań. Drodzy Państwo, to myślę, że nie stracimy tutaj dużej tajemnicy. Ten herb z pewnych względów został tam domalowany, a wcześniej się nie znajdował. Kamienica nigdy nie znajdowała się w rękach rodziny Trzanerów z Krzyczyna. Zatem jest to takie radosne bardzo, że on się tam znajduje, ale Pani Irena w swojej książce to zauważa. Także to na to, że ją jednak przeczytałem, wyłuskałem ten szczegół. Mili Państwo, znajdujemy się teraz w takiej szczególnej sali w muzeum w dawnym Pałacu Maryszów.
myślę, że bardzo odpowiedni do takich uroczystych chwil. Pani Irena już opowiadała o tym, że bardzo podobne polichromie znajdują się w jednej z budynkowych kamienic, a ta kamienica dawniej, w wieku XVII, pełniła szczególną rolę w przestrzeni miejskiej Cieszyna, bowiem była tymczasową, a jak się okazało ostateczną siedzibą księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji, ostatni piastun na tronie Cieszyna. Przestrzeń, która nas teraz otacza, drodzy Państwo, częściowo jest wypełniona przedmiotami, które są związane z księżną, bo mamy tutaj też czasową wystawę poświęconą jej niezwykłej osobie, jej trudnym losom, trzeba przyznać, ale bardzo ciekawym. Jedyna kobieta, która rządziła w państwach, które uznawały zwierzchnictwo Habsburgów w tamtym czasie, to jest wielka rzecz, drodzy Państwo. Ale mamy też tutaj w tej sali mebel, który przypisujemy właśnie księżnej, że należał do niej, a z pewnością znajdował się w tej dawnej książęcej siedzibie. Pozostał tam prawdopodobnie po księżnej. W momencie, kiedy jej przyrękowa siedziba została przejęta przez jezuitów, bardzo potrzebny w księstwie w tamtym czasie, mówię to z optyki Habsburgów, żeby zrekatolizować to księstwo, tak? Ono miało się stać całkowicie jednoznacznie katolickie, bo tak było dla nich wygodniej, stąd potrzeba sprowadzenia jezuitów, ale kiedy już stali się niepotrzebni, 100 lat później wyrzuceni z Cieszyna, ta dawna siedziba jezuicka została zakupiona również przez ex-jezuitę, założyciela naszego muzeum. Moja opowieść nie mogłaby się obyć bez wspomnienia księdza Leopolda Jana Szerszyn, przepraszam Pani Zreno, wielkiego cieszyniaka, założyciela naszego muzeum. Ale drodzy Państwo, ksiądz Szerszyn włączył do swoich zbiorów ten niezwykły mebel. Mam na myśli ten kabinet, którego płyciny zdobyte są tutaj marmurem gminowym. Kabinet, który przypisywał właśnie księżnej Elżbiecie Lukrecji. A tutaj pewien aspekt do tego, żeby zapytać Panią Irenę, właśnie korzystając z jej unikalnych umiejętności czytania budowli, czytania architektury, czy rzeczywiście ta siedziba przyrynkowa księżnej Elżbiety Lukrecji, której ona musiała zamieszkać po powrocie z emigracji w czasie szwedzkiej okupacji księstwa, zamek za bardzo do tego języka nie się nadawał, drodzy Państwo. Czy ta siedziba rzeczywiście ma znamiona pałacu miejskiego, czy była odpowiednia splendorem dla księżnej, czy chodzi mi dokładnie o to, czy była spójna, czy tworzyła jeden budynek, bo my dzisiaj te kilka kamienic książęcych postrzegamy jako osobne budynki. One oczywiście przeszły pewnie też jakieś przekształcenia na potrzeby jezuitów, później Muzeum Księdza Szerszyńka, które mieściło się tylko w części tej dawnej siedziby, ale mnie bardzo ciekawi, czy Pani potrafi nam tutaj odpowiedzieć, czy dostrzega tam Pani jeszcze jakieś ślady tej jedności właśnie tych kilku połączonych kamienic, które pełniły, służyły księżnie aż do jej śmierci, której rocznicę właśnie niedawno obchodziliśmy. Po analizie tych czterech budynków zakupionych w różnych okresach pierwszej połowy XVII wieku przez Elżbietę Lukrecję, mogę powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w momencie, kiedy księżna musiała już wyprowadzić definitywnie samą, zamieszkała w budynku narożnym, czyli pod numerem 18, który był w najlepszym stanie technicznym. Budynek, gdzie obecnie jest PSS, to były dwa odrębne wówczas budynki i w aktach sprzedaży tych domów księżnej zapisane jest, że są zrujnowane. I z tego mamy w tych domach zachowane dobrze piwnice, natomiast fragmenty sklepienia podcienia i fragmentu sieni. Reszta jest bardzo uległa daleko idącym przebudowom. I to, co w tej chwili się w tym budynku pod numerem 17 znajduje, to jest generalna przebudowa, którą nastąpiło za czasów jezuitów, gdzie właśnie z tego zrujnowanego domu zrobiono namiastkę założenia klasztornego z wilarzem w środku.
Także przypuszczam, że jedynym odpowiadającym pozycji księżnej miejscem był budynek Rynek 18, bo on ma w swoim jądrze bardzo dużo w parterze, zwłaszcza renesansowym założenia przez przewodnika. Zatem, drodzy Państwo, to będzie ostatnie pytanie, pozwólcie. Mam tu kilkanaście, ale szybko sobie wylosowałem w pamięci. Ostatnie pytanie, również bardzo mnie frapujące i fascynujące. Otóż, drodzy Państwo, zdarzało się tak tutaj w Cieszynie, a wiemy to także z ostatnich spisów domów cieszyńskich z końca XVIII wieku, że nawet jeżeli budynek był murowany, to posiadał drewniany kolor. Jest to wielka osobliwość, wręcz sprzeczność, prawda? A jednak tak było. Władze starały się z tym walczyć, nakazywały burzenie tych drewnianych kominów, zastępowanie ich trwalszymi, ale taka była do tego momentu praktyka, taka była technologia. Co więcej, władze, żeby jakoś sobie poradzić z tymi pożarami, bo nie tylko figura Fabiana miała chronić Cieszyn przed skutkami pożarów, ale również zbiorniki na wodę, które Karl Ernest Jakobina niósł na swój plan po tym wielkim pożarze z 1789 roku, ale również nakaz zakupu sikawek, kiedy jeszcze Cieszyn nie miał straży pożarnej, już cesarzowa Maria Teresa, właściwie kancelaria, nakazała Cieszynowi zakup kilku sikawek i taką mamy w naszych zbiorach, drodzy Państwo, unikatowa w skali naszego kraju, sikawka strażacka z XVIII wieku. Ale problem kominów pozostał. Jednocześnie pani Irena, a to nie powinno dziwić, bo ta zabudowa rynkowa była już murowana od czasów renesansu, przynajmniej częściowo, a w XVIII wieku w znaczącej części. Były to bardzo takie prestiżowe, znaczące budynki bogatych mieszczan bądź szlachciców. Także pani Irena ukazuje w treści swojej książki plany, na których widać kominy murowane. Więc ja chciałem tak dopytać, jak wyglądała ta kwestia tych kominów, czy pewnie już ich śladów nie widać, jakichś bezpośrednich dowodów na ich istnienie, ale jak to bywało z tymi kominami drewnianymi i jaką innowacją w stosunku do nich były już te, a znane już przynajmniej od okresu renesansu, z naszej perspektywy, solidne, porządne kominy murowane. I to już obiecuję, jest koniec pytań. Nie bardzo Państwu dziękuję. Posłucham jeszcze sobie o kominach i oddam Państwu głos. Myślę, że drewniane kominy dotyczą zabudowy małomieszczańskiej, tej peryferyjnej, biedniejszych właścicieli. Natomiast w rynku właścicielami domów byli wielkomieszczanie, ludzie zamożni. I typowy układ przestrzenny renesansowego domu to komin wymurowany, wysoki, ponad połać dachu, podobnie jak sąsiedni świetlik. Zarówno świetlik doświetlający środek budynku, klatkę, schody i sień, znajdowały się w trakcie środkowym i w tym trakcie właśnie rozprowadzenia komunikacyjnego z tej sieni do frontu i do sypialni na tyłach. Obok znajdowała się pomieszczenie kuchni i pomieszczenia gospodarcze. Kuchnia to był właśnie jeden wielki komin, taki kielichowy, prawda? Nie kominek jak my myślimy, tylko szeroki komin, gdzie gotowano w nim jedzenie, prawda? I całe taki komin kończy jako zakończenie pieca. Bo zresztą w książce schemat przekrój takiego traktu środkowego z kominem i z typowym świetlikiem renesansowym jest zamieszczony. To jest nieznany budynek przy ulicy Głębokiej, nieistniejący, przebudowany już w czasach koniec, druga połowa XIX wieku, wtedy generalnie rozprawiono się z
budynkami takimi mniej znacznymi, drewniano-murowanymi, czyli niewielkimi przy głównych traktach, ponieważ potrzeba zabudowy wielkich kamienic czynszowych była wielka. No po prostu czy małe domy parterowe czy piętrowe nie miały w rozwijającym się mieście nie miały szans bytu. Także projekt pozostał, dom nie ma. Tak, zatem Pani Ireno, ja bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za tę propozycję, za tę możliwość, żeby mogę książkę przeczytać szybciej niż Państwo. To była wielka przyjemność, choć bardzo, bardzo ekspresowa. I teraz, drodzy Państwo, bardzo chętnie przekażę Państwu mikrofon. Proszę o pytania, może jakieś refleksje. Tak, bardzo chętnie. Już. Ale może bez mikrofonu. Tak, no jasne. Pani Ireno, ja bym bardzo prosił o odpowiedź na takie pytanie. Mianowicie wiem, że Pani pisała książkę z kilkadziesiąt lat. Jest to ogrom wiedzy, który Pani nabywała stopniowo. Czy jest coś takiego w tej wiedzy, co Pani szczególnie zaskoczyło w czasie odkrywania tej historii rynku? Jakiś szczegół, którego Pani nie znała, poznała go i zrobił się taki wielki wow, o, to jest coś, co nas zaskoczyło. Jest coś takiego? Jak w czasie pisania książki, czy w czasie w ogóle w życiu, w życiu konserwatora? W czasie badań nad historią rynku. No, takim wielkim zaskoczeniem, to o tym też w książce piszę, kiedy przygotowanie do jakiegoś drobnego remontu w rynku pod numerem 5, to jest jeden z najlepiej zachowanych renesansowych domów w swojej pierwotnej strukturze. Ze współwłaścicielem chodziliśmy po stryżku, bo coś tam, już nie pamiętam na jaką okoliczność, w każdym razie. I zauważyłam jakąś dziwną, taką małą komórkę, słabo dostępną, ale wykonaną z tak zwanych forsztów po cieszyńsku, więc bardzo grubych, wysezonowanych, ciemnych, szerokich dech. No jak po odsunięciu tego okazało się, że komórka ta została wykonana z prawdopodobnie XVII-wiecznych desek, które były wypełnieniem stropu belkowego. Deski te posiadają polichromię. Zachowało się 5 sztuk, znajdują się własnością są osoby prywatnej, współwłaścicieli tej kamienicy. Ale to było dla mnie wielkie zaskoczenie, że można po prostu tak na strychu, który jak wiemy przez różnych poszukiwaczy był penetrowany w lewo i w prawo, że wyczyszczone wszystko jest i nagle XVII-wieczne deski ze stropu. Także to było naprawdę takie zaskoczenie pozytywne. Ja myślę, że jeśli Państwo nie macie pytań, to ja tak? Chciałem zapytać o plany, bo w Cieszynie można jeszcze znaleźć parę albo kilkanaście równie ciekawych kamienic takich, jak są na rynku. Czy Pani przewiduje kontynuację i następne wydawnictwo? W rynku są wszystkie. Powiem głośno. Myślę o przyszłości. W Cieszynie znajdziemy jeszcze kilka równie ciekawych jak przy rynku kamienic. I czy one znajdą Pani zainteresowane, jak znajdą jakąś kontynuację? Jeśli chodzi o kamienice, to w książce są też resztki kamienic, które zachowały się bądź w renesansowych, bądź jako dokument przebudowy i to materiałów w archiwum, a budynku już nie ma, na przykład głęboka 15, czyli biblioteka i ten sąsiedniowy budynek. Patrzy na mnie przy starcie. A też dość trochę struktury renesansowej. U nas też był budynek tam, gdzie to jest
17, gdzie znaleźli prawnię, to czytelny zależy te sklepienia się właśnie takie typowe z podkreślonymi punktami również. Mnie przyznam, że najbardziej interesuje właśnie ten fragment ulicy Głębokiej między numerem 17 do Kodaka, już teraz nie wiem, 23. Ponieważ no to jest na dłuższą. Dłuższą no, czyli możemy liczyć na kontynuację. Najpierw trzeba to dokładnie zinwentaryzować, najlepiej warstwicową mapę, bo wtedy nam wyjdą tajemnice posadowienia w ogóle miasta. Bardzo dziękuję za to. Na skarbach, a tam wyraźnie. Już nie chcę. Aha. Jeszcze tutaj pani Irena. Mówiłam pani, ja postaram się głośno. Mówiłam pani dzisiaj przy siostrze, że kamienicami przebytowymi zajmuje się pani 40 lat. No, czy jest taka jedna, która wzbudza w pani najwięcej emocji, ciepłych odczuć, taka, która jest dla pani najbardziej bliższa z tych kamienic? Już sponsorem. Na pewno ta kamienica numer 5, o której mówię, ona jest najlepiej zachowana, praktycznie prawie w czystej formie renesansową kamienicą. Oczywiście, kamienica Klucza to jest takie nasze cudowne. Byłaby również mile widziana w moim sercu kamienica numer 15, to tam gdzie jest kopierniczy sklep, też w bardzo dobrym stanie zachowania struktury renesansowej. Niestety współwłaścicielka mieszka w Paryżu, no gdzieś w pracy w Francji. Rzadko tutaj bywa, jest to, powiedziałbym, słabo kontaktowa, także obejrzenie nawet wejście do piwnic w tej chwili jest niemożliwe. Niemożliwe, bo po prostu drugi współwłaściciel nie ma możliwości wejścia do piwnicy. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak można być współwłaścicielem domu, do którego nie wejście w piwnicy, się woda nie wie, na przykład. No bo taki współwłaściciela budynku. Ja myślę, że już Państwo dosyć. Znając teraz Pani, powiedzmy, poczucie estetyki w tym sensie, że Pani kocha te domy renesansowe, tak? To czy znaczy to, że ta kamienica, którą Eugen Fulda przebudował, to jest tragedia? I ta najwyższa, czyli ta najwyższa w Pierzei Zachodniej. I teraz, ale jest plus tego, prawda? Bo z jednej strony tej danej struktury nie ma, ale z drugiej strony te rysunki inwentaryzacyjne, które zostały, nie ma nigdzie tak zachowanych dekoracji, nie? Ale mi chodzi o to, czy jeżeli takie dekoracje się nie zachowały, nie? Czy nawet jeżeli struktury są, to dekoracji nie ma, a na tych rysunkach są, czyli jest jakiś plus tego. I czy takie macie, ta kamienica w pani budzi wstręt? Nie, absolutnie nie budzi wstrętu, chociaż wolałabym, żeby ta poprzednia była, nie? Ale na przykład są fajna klatka schodowa, taka ślimakowa z wstawkami secesyjnymi, kolorowych witrażyków secesyjnych. Urocze, bardzo fajna balustrada, też taka secesyjna z elementami pączków kwiatowych. To we wszystkim można się czegoś doszukać. Jestem, no uważam, że skoro się tak stało, no to trudno, prawda? Nieraz mówię, że
są pozytywy w przypadku Cieszyna, że wojna pierwsza światowa wybuchła. Gdyby monarchia dalej trwała, byłoby fajnie, nie? Ale nie mielibyśmy już w ogóle żadnych piętrowych domów. Każdy działki były tak cenne, że po prostu wywalało się dom i budowało się właśnie takie piętrowce na każdym centymetrze, na każdym metrze kwadratowym. Także gdyby nie właśnie zmiany polityczne, to byśmy Cieszyna z takiego w tej formie nie mieli na pewno. Zaczęło się od pana, bo tak, gdyby ściągnęłam pana profesora do kamienicy Konczakowskiej i pokazałam ten gmerk na wzborniku, to jest tak, strzałeczka z poprzeczką, GO73. A pan Wacek mówi, a skąd wiadomo, że to po pożarze w 1552 roku na pewno powstała? A skąd wiadomo, że to 1570? Bo ja tak mówię, nie? I po jakimś czasie dostaję wiadomość. Olżejski, to GO, to jest Giżik, czyli Jerzy Olżejski. Sekretarz książęcy, to książęcy. Urzędnik. I to mnie tak po prostu nakręciło, że ciągle jeszcze coś można znaleźć. Jak pracowałam w tych PKZ-ach, to oczywiście pewne księgi miejskie tam czytałam, ale to były informacje, bo te akty kupna, sprzedaży to jest mniej więcej no, tak jak urzędowe pismo, nie? Jakaś preambuła, potem gdzieś w środku już jest ten adres i nazwisko. Więc szukałam, to przede wszystkim trzeba się było wczytać trochę, no nie trochę, w urzędowy czeski język, więc no, po polsku i po czesku rynek jest rynek, nie? Więc wyszukiwałam te akty, które dotyczyły rynku. No jak to wszystko posegregowałam, już miałam, to a te akta kupna sprzedaży jeszcze właśnie do wprowadzenia numeracji wyglądały tak, że załóżmy Giżyk Olżejski kupił dom, a sąsiadem był Mittmaier, a z drugiej strony Sabina Lybygin na przykład. Ale nie wiadomo było, czy z lewej, czy z prawej, który, nie? Więc ja tak się bawiłam się w takie układanie jak puzzle, nie? Pasowało. Nie wiem, być może profesorowie, historycy mnie tutaj, jak to się mówi brzydko, spuszczą po brzytwie i stwierdzą, że to zrobiłam źle, bo mamy wyrwę, prawda? Brakuje ksiąg miejskich z połowy XVII wieku, czyli do gdzieś tak lat 60., 70. niektóre własności są aktualne. A następnie mamy przeskok
plan Fishmana z 1720 roku, spis mieszkańców Cieszyna, mieszczan, którzy ucierpieli w pożarze 1720 roku, więc wtedy to już mamy zaznaczony, w którym miejscu, jaki mieszka mieszczanin był właścicielem którego domu. Ale to bardzo jest wciągające. Takie układanki, zawsze lubiłam puzzle i trochę tak się, a jeszcze tutaj przy tych puzzlach moich posiedzę. Bardzo dziękujemy, jeżeli Państwo nie mają więcej pytań, bo na pewno będzie trzeba podpisać kilka książek. Tak, Pani jest przygotowana na to, tak. Ale ja nie wiem, czy to będzie jako taki mały może prezencik, bo wspomniała Pani o tych freskach, nie? To ja tylko chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka anegdota, bo ja uwielbiam słuchać Pani anegdot, więc chcę się odwdzięczyć anegdotą. Mianowicie kiedyś pewna osoba, która pisze pracę naukową, nie pamiętam, to już była doktorat czy habilitacja, pisała pracę naukową o dekoracjach malarskich w siedzibach szlacheckich na ziemiach polskich. I ona tu przyjechała i zobaczyła, tak, i zobaczyła te freski i stwierdziła, że wspaniałe, że ona by świetnie, świetnie, on by pisał o tym, ale to nie są ziemie polskie. I dlatego się nie pojawiły w tej monografii. A druga rzecz jest taka, że jest taki czołowy polski mason, mianowicie profesor Cegielski. Kiedyś wydawał takie coś, nazywało się Ars Regia, się nazywało. On będzie tutaj na konferencji, jakby Państwo mieli ochotę, bodajże 15 września będzie na konferencji o duchowościach na Śląsku Cieszyńskim i on się zajął salą egipską i będziemy mieli fantastyczny program ikonograficzny masoński. Forum masoński. Także on już tam się dopatrzył bardzo symbolicznie mówiąc, najbardziej, także w końcu to będzie opisane, Także ja nie wiem, jeszcze Pani chyba jeszcze raz podziękujemy, chyba że jeszcze jakieś pytanie od Państwa? Nie, jeszcze o tym rynku to można tak bez końca, nie? Na wystawę zapraszamy i jeszcze ja korzystając z okazji jako gospodarz, jeszcze proszę mi wybaczyć, że jeszcze tylko zapowiem Państwu jedną imprezę, mianowicie dokładnie za tydzień o godzinie 16, bo taki płodny jest ten czerwiec, o godzinie 16 na dziedzińcu naszego muzeum odbędzie się premiera kolejnej publikacji, a będzie to książka doktora Michaela Moryca Twarowskiego o znamiennym tytule, może nie tak krzykliwym jak Pani, ale tytuł brzmi Dzieje Księstwa Cieszyńskiego. Także zapraszamy za tydzień. A tym razem bardzo... No taki prosty tytuł, no rzeczywiście. Także bardzo dziękujemy, że zaszczyciła nas Pani premierą swojej książki w muzeum. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do podpisu.